Piosenka jest dobra na wszystko. Przy siwy włos, ale także Wypijmy za błędy, autobiografia czy Nie żyje bal. Już w przyszłym tygodniu ukaże się płyta z największymi przebojami polskiej muzyki rozrywkowej w znakomitym wykonaniu Groma Nostra, grupy złożonej z muzyków Filharmonii Łódzkiej. Mieliśmy ograniczony repertuar, to jest typowo strausowska orkiestra ze skrzypcem prowadzącym od skrzypiec na stojąco i postanowiliśmy rozszerzyć repertuar. Wpadliśmy na pomysł wspólnie, żeby zrobić ankietę i wśród melomanów Gair Music Factory wybrać z 80 utworów 20 najbardziej popularnych z ostatnich 50 lat. I tak powstała lista 17 utworów. Autorem mistrzowskich aranżacji jest Krzysztof Herdzin, jeden z najbardziej rozchwytywanych i doświadczonych muzyków w Polsce. Kompozytor, pianista, dyrygent, multiinstrumentalista, producent i aranżer złotych i platynowych płyt czołowych polskich wykonawców. Tytuł płyty i tytuł projektu: klasyka polskiej rozrywki. Uważam, że jest to trafione w sedno. Cudownie oddaje charakter właśnie tego projektu, ale też to, że wszyscy jesteśmy muzykami klasycznymi. W związku z tym postarałem się połączyć te dwa światy w taki sposób, aby one ze sobą korespondowały, dialogowały. Ponieważ jest to dobrze osłuchane w muzyce klasycznej, to praktycznie w każdym utworze postanowiłem przemycić jakieś cytaty, jakieś motywy z rozpoznawalnych przebojów muzyki klasycznej. Jest tam i Vivaldi, i Czajkowski, i Edward Grieg, i Strauss, i Bach, i różne takie rzeczy, które dla wytrawnego melomana myślę, że będą fajnym i takim zaskakującym elementem. Krzysztof użył wielu dodatkowych historii pod tytułem strykanie na palcach, uderzenia w pudła rezonansowe, uderzenia w klapy, śpiewanie. Ja mam rozszerzoną partię wokalną w utworze Dżemu. Jest to bardzo mocno przefiltrowane przez moją wrażliwość i przez specyfikę brzmienia zespołu kameralnego, zespołu klasycznego, więc dzięki temu myślę, te utwory nabrały jakby nowego życia i są zrewitalizowane. Płyta Groman Orchestra to sentymentalna podróż w czasy, kiedy melodia piosenki pięknie brzmiała i wpadała w ucho. Nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie kiedyś. Muzyka tam miała i od strony literackiej, i od strony muzycznej dużo więcej wyrafinowania, dużo więcej fajnych pomysłów melodyjnych, harmonicznych. Dzisiaj tak naprawdę każdy może napisać cokolwiek. Mamy do tego mnóstwo zabawek, mnóstwo elektronicznych gadżetów, programów komputerowych, więc wszystko jest bardzo proste. Cały czas pojawiają się bardzo fajne rzeczy, natomiast pojawia się coraz więcej również rzeczy niepotrzebnych i takich, które troszkę ciągną tą całą muzykę w dół. Tym razem za płytę wzięli się fachowcy. Efekt? Ta płyta jest dobra na wszystko.